Who's there? Me. Password. Creativity. Cześć, siemanderko, witajcie z powrotem na serwerze Creative. Zajmiemy się działkami 100 na 100 teraz. Będziemy odwiedzać te najlepsze, najlepsze z najlepszych i oczywiście film taki, który zostanie nagrany z tej działki, trafi do galerii na stronie pitch-black.pl. Zamek jeszcze nie został skończony, gdzieś tam w jakichś pomniejszych miejscach. Oczywiście wszystko to, co najważniejsze, ja widziałem, że jest zrobione. Nie chciałbym nagrywać filmu, w którym wszystko byłoby puste w środku, więc sprawdziłem i faktycznie jest ok. I cała struktura tej konstrukcji to oczywiście zamek na skalę umieszczony w wodzie. Wygląda to naprawdę niesamowicie i teraz sobie to fajnie zwiedzimy od samego początku aż do samego końca. Zacznijmy od mostu, który jest naprawdę, powiedziałbym, oryginalny, bardzo realistyczny przede wszystkim, co jest fajne, że nie jest to jakiś fantastyczny, wybujały mostek, tylko opiera się on na podniszczonej konstrukcji. Też już nieco zajętej przez naturę, widać jak najbardziej, i sam most jest zdobiony różnorodnymi materiałami. Dodatkowo jest on również krzywy, co również podkręca atmosferę tego mostu. No, samo to, że właśnie mamy tutaj do czynienia z takim mostem, mówi nam o tym, że miejsce to już jest leciwe, prawda? Więc i często używane, więc fajnie jest właśnie już od samego początku czuć ten klimat i nie zawsze da się go, znaczy inaczej, nie każdy potrafi od samego początku pokazać taki fajny klimacik, ale tutaj na tej budowli ewidentnie już go od samego początku czujemy. Mamy tutaj fajne wykorzystanie trapdoorów. Przypominam, że jest to plugin odpowiedzialny za wyłączenie fizyki na serwerze, dzięki czemu możemy budować z trapdoorów, a zatem możemy również tworzyć takie konstrukcje jak paleniska, które tak naprawdę służyły do ogrzania się strażników czy oświetlenia miejsca. Jedno idzie w parze z drugim również i te budowle są raz charakterystyczne bardzo dla średniowiecza, ale i również dla samego Wiedźmina, bo przechadzając się na przykład przypuśćmy po Nowigradzie, można tam dostrzec takie paleniska. Są bardzo fajne, klimatyczne i bardzo łatwe do zrobienia w Minecrafcie. Przede wszystkim zacznijmy od pogody, bo pogoda jest ładna i mamy, zdaje się, zachód słońca tutaj na tej działce. To również jest nie bez powodu, jest klimacik, jest zachód słońca. I teraz tak, spójrzcie, tam mamy jakiś mały port, tutaj po lewej stronie mamy wieżę obronną prawdopodobnie, albo po prostu strażniczą, i tutaj mamy wejście do samego zamku, czyli część główna, danie główne naszej wycieczki. Już widzimy, że udało się spleść z metadat bardzo fajnie zresztą zrobiony herb, czy też godło, czy po prostu jakieś chorągwie, które są zrobione
no standardowo z krat, prawda? Ale fajnie to wygląda, jest to zupełnie inny rodzaj krat, co już od razu daje nam do zrozumienia, że autor jest bardzo pomysłowy i wykorzystuje wszelkie elementy dekoracyjne, jakie nie tylko urozmaicą jego mapę, ale również pokażą nam, jak można fajnie wykorzystywać takie metadaty, bo przecież po to są działki. Dzielimy się doświadczeniem i na podstawie innych budowli my sami poszerzamy swoje horyzonty. Wszędzie możemy dostrzegać bardzo dobrze wykorzystane trapdory, które jak najbardziej sprawdzają się w funkcji balkonów, ścian, drzwi i tak dalej. I ja jestem fanem takich rozwiązań, bo są naprawdę bardzo klimatyczne. I mamy tutaj również niestandardowe wejście na górę. Tutaj schodek bym dał, bo coś tutaj chyba nie wyszło. No i tak, możemy się wspinać na samą górę. Kolejne fajne wykorzystanie metadaty jest tutaj. To jest moje ulubione chyba na serwerze, pomijając trapdory. Ponieważ jest to bardzo realistyczna drabinka. I to nie to, że wiecie, że sobie postawiliśmy i ona sobie stoi, tylko można autentycznie z niej korzystać. To jest po prostu, czyli ma swój collision. Można normalnie wchodzić i w końcu realizm jest, powiedziałbym, odwzorowany w 80%, dlatego że nie w 100%, dlatego że z tyłu jej nie widać. To jest trochę przykre, ale niestety taki jest już urok tych bajerów, prawda? Tutaj mamy kolejny fajny balkonik z każdej strony. Mamy palenisko. Palenisko, które służy jako światło dla podróżnych. Tutaj mapy, fajnie, czyli gościu tutaj ma swoje siedzisko i obserwuje okolice, przy okazji posługując się mapami. Dodatkowo widzę, jakieś zapiski tutaj również leżą, nie bez powodu. Jest super, naprawdę bardzo czuję klimat tego miejsca, bardzo fajnie można wkręcić się w to miejsce i poczuć, że tutaj ktoś faktycznie przebywa. Mimo że nie ma tu ludzi, to jednak jest gęsto, jest tłusto, jest fajnie. O, tutaj widzę kolejny fajny balkonik podtrzymywany łańcuchem, super. A ten typo, który się tam powiesił, o, łóżko jest, dynda sobie tam, tam sobie dynda, tutaj drzewko jest, ok. Kolejne elementy obronne w postaci dachów, zadaszonych części muru. Oć, fajnie to wygląda, naprawdę super to wygląda. Tak, tutaj blanki i tak dalej, a tutaj część zadaszona, czyli cały czas coś się dzieje, nie ma tej monotonii w tych konstrukcjach i cały czas jest ta ciekawość, dokąd prowadzą te wszystkie dróżki. Tutaj jest przejście do mechanizmu otwierania bramy. Niestety sama brama nas niechętnie ugościła, wcale nie ugościła, ale trudno, no, trzeba się i z tym pogodzić. Stanowiska dla uczników, dla obserwatorów, jest super. Tutaj już możemy przejść, tu już jest ok. Troszeczkę bym się przyczepił tego wejścia, mimo że jest ono bardzo ładnie odwzorowane, to chyba jednak troszeczkę dałbym tutaj troszeczkę dałbym więcej kamienia, tak dla zasady, żeby droga była jednak utwardzona, ale to jest tylko moje zdanie, prawda? Nic nie warte zdanie Picza. Teraz zaczyna się naprawdę prawdziwa przygoda. Ja biorę już pochodnie w rękę w razie jakichś bardziej zaciemnionych miejsc i możemy sobie wszędzie tutaj zwiedzać, możemy obserwować. Bardzo fajny kawałeczek muru. Wszystko dedykowane Straży Miejskiej. Wchodzimy do pierwszego miejsca, już mamy wykorzystane wrota z trapdorów, super sprawa, tutaj trapdory po raz kolejny, jak wiecie, one dają naprawdę masakrycznie ogromną ilość możliwości nowych, dzięki czemu konstrukcje naprawdę nabierają nowego smaku, zupełnie innego wymiaru niż na standardowym Minecrafcie, dlatego właśnie gramy na serwerze z tym pluginem. Piękna sprawa. O, i jesteśmy tutaj, widzę, nad portem. Tutaj możliwe, że jest gdzieś zejście. Jest, są schody.
Bardzo fajnie zresztą zrobione. Teraz pytanie tylko, którędy dalej? Tutaj? Tak, tutaj. Tutaj dalej. Okidok. Zobaczcie, tutaj wszędzie wciągamy sobie temat w postaci dostaw bezpośrednio ze statku. Ludzie tutaj pracują. Statek bardzo fajnie zacumowany. Kolejne super rozwiązanie. No i widzicie, cały czas się pracuje. Non stop. Mamy tutaj jeden wyciągnik, a drugi był tam wyżej. Dzięki któremu mogliśmy jeszcze wyżej wciągnąć ten towar bez potrzeby oczywiście noszenia go bez sensu. Tutaj mamy kajutę kapitana prawdopodobnie. Ja w ogóle uwielbiam zwiedzać statki, dlatego że jakie by one nie były, ja statków nie lubię budować. Po prostu nienawidzę ich budować, ale za to bardzo lubię je zwiedzać, chodzić po nich i patrzeć, jak ludzie, którzy jednak nie mają problemu z budowaniem statków, jak sobie radzą właśnie z ich budową, z zachowaniem ich kształtu. Coś pięknego. Statek bardzo fajny, klimatyczny. Super wygląda. Zaciągnięte żagle. Zameczek sobie stoi. Tutaj mamy portową knajpę, ewidentnie. Bardzo fajna, klimatyczna. Oczywiście to jest pierwsza sprawa w porcie, która jest bardzo istotna dla podróżujących tutaj, na przykład handlowców, czy jakichś tam, nie wiem, najemników, czy chociażby służb królewskich w postaci straży i tak dalej. No świetnie, świetnie. Widzę, że tutaj nawet znalazło się miejsce do pospania. Prawdopodobnie jest to miejsce właściciela tego przybytku i nawet tutaj wejście bardzo fajnie zrobione. Kurczę, naprawdę coś pięknego, coś niesamowitego. Zresztą to otwarte przejście również zajebisty klimat tworzy. Muszę przyznać, że taka otwarta przestrzeń bardzo zachęca do tego, aby wejść sobie na piwko. Świetnie, świetnie, naprawdę super. Bardzo dużo razy jeszcze dzisiaj to powtórzę, bo działka naprawdę zasługuje na najwyższe noty. I jesteśmy już u bram portu. Czyli już wiemy, że było to wejście do portu bezpośrednio. Zastanawiam się jeszcze ten domek tutaj. Tak, to jest magazyn. Ewidentnie magazyn. Tutaj mamy rozładunek, platformę. Tutaj mamy magazyn portowy. Świetna sprawa. Zauważcie, jak na małej powierzchni można bardzo fajnie stworzyć dobry klimat. Dlaczego ja nie mogę tam przejść? Albo to jest dywan, trzeba go usunąć. A nie, to nie jest dywan, co to jest w takim razie? Coś mi nie pozwala tu przejść. Może tutaj po prostu jest zastawione czymś. Nie wiem, nie wiem, jest mi przykro z tego powodu. No ale trudno, mamy magazyn, jest super, naprawdę bardzo klimatyczny magazynik. Bardzo mały, ale jakże fajny. I teraz możemy już przejść do części kolejnej. Tutaj znowu jakaś konstrukcja, bardzo ciekawa, intrygująca. Co to może być? To jest chyba kusza, co? To jest mega kusza. One mają swoją nazwę, ja tej nazwy w tej chwili nie pamiętam, ale sam design bardzo bym powiedział bardzo dobrze zrobiony, bo przynajmniej człowiek patrzy i widzi od razu, co to jest. Super, zresztą nawet ta cała podstawa robi robotę. Świetnie. Następnie sala tortur. No pewnie, że sala tortur. Bardzo przygnębiające miejsce. Temat do rozciągania ludzi. Proszę bardzo, stół do fitnessu średniowiecznego. Świetnie zrobiony. Bardzo symboliczne elementy, ale wszyscy wiedzą, o co chodzi. Tutaj kabina do rozgrzewania noży. Gdzie? Nie, to jest ta trumna do masażu stóp na przykład.
albo do nadziewania bezpośredniego. I wchodzimy na górę. I jesteśmy już, widzę, w tej oficjalnej części zamku. I tu zaczynają się labirynty. Tutaj może być już problem z pokazaniem wszystkiego, ale mam nadzieję, że się jako tako połapiemy. Te labirynty tworzą naprawdę świetny klimat. O, tutaj mamy miejsce do wysyłania gołębi pocztowych. Kolejne super miejsce. Świetna sprawa. Sowiarnia, nie? Sowiarnia z tego. O, tutaj fajna chorągiew sobie wisi. Sowiarnia z Harego, nie? Super. Wszędzie te unikalne miejsca. Coś fantastycznego. Schody prowadzą jeszcze wyżej. I co tutaj mamy tym razem? Tutaj mamy jakąś bibliotekę. Jakiś zbiór ksiąg. Bardzo intrygujące miejsce. Tutaj regał bardzo fajny na książki, nie tylko, na jakieś zbiory. Wykorzystane metadaty okien z ramami kamiennymi. Super sprawa, w szczególności w zamkach, które są w całości z kamienia zbudowane na przykład. Tutaj pięknie wykonany fotel i to widać, że byle dupa na nim nie siada. Super, tutaj mamy świetny design oświetlenia, czyli to są te brewing standy. Kolejny super design. Tylko że on jest dużo lepiej oglądany właśnie z tej pozycji, bo od spodu widać to, co nie powinno być widoczne. Przechodzimy tutaj, mamy kawałek dworu. Znowu jakieś miejsce na elementy obronne zamku. No i kawałek mieszkalny. Tutaj również ciasnota miejska ma się bardzo dobrze. Fajne w ogóle podpory dla konstrukcji. Super zrobione. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy, widzę, jakiś gameplay room. Oh yeah. Przejście dalej na mur i na sowiarnię. Kurczę, tutaj są takie plątaniny, że gdzie człowiek nie pójdzie, to wszędzie wychodzi. Kolejne schody, zobaczcie, których nie widziałem, za studnią. Kurczę, o. Następne schody, coraz niżej, coraz niżej. Tutaj mamy, widzę, jakąś sypialnię. Prawdopodobnie dla kurewny, bo kurewna używa tutaj luistra. Luistro do przeglądania swojej pięknej mordeczki. Super. Regaliki, nie regaliki, zajebista sprawa. Schody, które wprost uwielbiam, z tymi trapdorami. Bajeczna, bajeczna sprawa, naprawdę. Tutaj mamy łaźnie. Podgrzewane jacuzzi. Tutaj ciepła woda, a tutaj jakaś przykitrajka a la sracz prawdopodobnie. Nie, tu spierdalacz jest, tak zwany. Tutaj jest odprowadzenie ścieków z jakiegoś sracza. To jest naprawdę wyczerpanie tematu w 100%, jeżeli jest jakaś alternatywna droga ucieczki, która gdzieś dokądś prowadzi. Tutaj jakaś jaskinia jest, już mamy pierwszy sekret na oku. I tutaj mamy jakąś grotę skalną. A w grocie skalnej łódź ukryta na wszelki wypadek. Bardzo mi się to kojarzy z grą o tron, gdzie... kurczę, nie pamiętam nazw tych zamków, ten przemytnik.
uciekał, co ludzi przemycał. Właśnie w identycznej grocie się schował z tą swoją łódeczką, ale nie będę już przypominał sobie, bo to nie ma czasu teraz na to. Piękny taras widokowy z katapultą. Też fajnie zrobiona, taka miniaturowa wersja katapulty. Zajebiście wykonane koła. To są oczywiście nowe możliwości Resource Packa Conquest, dzięki którym można robić koła większe. To już jest w ogóle miazga, co to się z tym dzieje, ale jest po prostu masakrycznie superanckie. Zobaczcie, jak to wszystko fajnie klimatycznie wygląda. Trzyma taki tłuściutki klimacik, takich fajnych, niewysokich, ale za to bardzo obszernych budowli, ciasnych przede wszystkim, bo ciasnota też jest super. Tutaj się już zaczyna wyższa szkoła jazdy, tutaj mamy jakąś herbaciarnię, miejsce na zioła. Tutaj mamy z kolei zbrojownię, fajnie wykorzystane po raz kolejny ramy okien. Super, no gdzie nie spojrzysz, tam coś. Tutaj kolejny projekt statku, z tym, że bandycki jakiś pewnie, z czarnymi żaglami. Jej, zobaczcie, jaki regał na winę otwarty, super. Zobaczcie, jaka fajna altanka tutaj jest. Pięknie, naprawdę pięknie, aż mi myszka mięknie. O, tutaj drabina, ale to jest do ziół, okej, czyli tam się nie wchodzi nigdzie. Tutaj możemy wejść wyżej, ale czy chcemy? Tu widzieliśmy już, tędy nie przechodziliśmy, ale znamy temat. Okej, czyli jednak tędy można było wchodzić. Ja to miejsce pominąłem, bo nie chciałem wchodzić byle gdzie, żeby nie łazić bez sensu. Dobrze, teraz wróćmy tu. Ja muszę się zorientować w sytuacji. Tutaj jest przejście. Przejście do tej części mieszkalnej. Tutaj mamy kolejną. O, tu jest kuchnia właściwa. Tutaj można powiedzieć, że to jest ta kuchnia właściwa. A skoro kuchnia właściwa, to musi być też gdzieś w okolicy część jadalniana. Gdzieś tu musi być. Zobaczcie, ja jeszcze panuję nad sytuacją, gdzie ja jestem dokładnie, ale tutaj już człowiek ewidentnie może się zgubić w temacie, chociaż mieszkanie w takim miejscu na pewno by było bardzo fajne, bo jest tu bardzo klimatycznie i jest, znalazłem jadalnię, czyli piętro wyżej, świniaczek na stole, proszę bardzo, król wcina, aż mu leci ślina. Tutaj mamy jakieś schody dalej, tutaj taras, kolejny dźwig do przenoszenia towarów. Świetnie. Zobaczymy, co skrywa poddasze, bo bardzo mnie to ciekawi. I tutaj mamy dzwonnicę. O, proszę bardzo, i mamy dzwon. I to nie byle jaki, bo złoty dzwon. A tutaj dodatkowo mamy jeszcze lunetę. To jest nowa tekstura jakaś. Ja muszę sprawdzić, to jest Iron Barsy. No ciekawe, to jest 101.13, ciekawe na jakim biomie, to jeszcze mnie ciekawi, jaki to jest biom, ale kurczę, sprawdzić mogę. Frozen River. Biom Frozen River i to jest luneta. Szkoda, że nie patrzy się w stronę, w którą powinna się patrzeć, ale tu już nie ma co wymagać. Mimo wszystko bardzo fajnie umieszczona jest tutaj. No i sam dzwon, dzwonnica i te sprawy, wszystko zajebiście zrobione. Można stąd uciekać, aczkolwiek spodziewałem się tutaj też jakiegoś biura w tym miejscu. No nic, jeżeli coś pominąłem, to jest to moja wielka strata, wielka, przeogromna strata, bym powiedział, bo miejsce to jest naprawdę prześwietnie klimatyczne i zwiedzało się je bardzo pysznie.
I tutaj tylko pozostaje nam kawałek świata, który pokazuje, że jednak coś tu dalej się jeszcze dzieje, ale niestety już nie w tej bajce. To była budowla Bedbuildera 432. Jeżeli chcecie go odwiedzić, musicie wpisać sobie plot visit Bedbuilder 432. 3 chyba. 5. Plot visit Bedbuilder 4321 spacja 5. I tutaj macie już teleport bezpośredni do tej działki. Naprawdę gorąco polecam, dlatego że miejsce jest przeklimatyczne, przefantastyczne i przede wszystkim bardzo, bardzo solidnie wykonane. Wykorzystanie metadat jest tutaj naprawdę na przeogromnym poziomie i każdy, kto chciałby się czegokolwiek nauczyć w związku z budowaniem i wykorzystywaniem metadat, to tą działkę może jak najbardziej zaliczyć do miejsc, które należy odwiedzić, żeby poznać nowe tajniki budowania w stylu średniowiecznym, powiedziałbym nawet takim brudnym, ciasnym. Coś pięknego. Świetna robota, Bedbuilder, trafiasz do galerii na stronie, twoja budowla również. Dziękuję za tak wspaniałą działkę i oczywiście zachęcam was, żebyście również odwiedzali serwer, zarówno w celu poszukiwania inspiracji, w celu uczenia się nowych możliwości, zarówno Conquesta, jak i samych budowli. No i oczywiście, żebyście też zwiedzali działki graczy, którzy tutaj tworzą coś niesamowitego. Trzymajcie się, już niedługo kolejny materiał z działek 100 na 100. Mam nadzieję, że nie zapomnicie ocenić tego. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Siema na rapa.